Wtorek, dolnośląskie miody. Zobaczcie, co się dzieje na dworze. Wiosna. Wiosna jest z nami. Zasypało nas śniegiem na Dolnym Śląsku. Mamy temperaturę plus 1 stopień, ale wszędzie bialutko. Chociaż na wiosnę będziemy mieli śnieg. Pierwszy raz w tym roku. Do zobaczenia później. Pewnie jakieś prace dzisiaj będą. Z pasieką na stolarni. Może nagramy jakiś filmik. Zapraszam. A mam do Was, moi drodzy widzowie, pytanie. Może chcielibyście zaproponować jakiś temat? Cisną mi się do głowy teraz dwa tematy związane z pszczelarstwem. Jeden to jest oczyszczanie korpusów, a drugi to jest zabezpieczanie korpusów przed wilgocią, czyli wybór farby bądź innej formy zabezpieczenia. Jak myślicie, który temat byłby dla Was fajny? Mam jeszcze jeden temat. Chciałem zrobić stojaki na ramki z suszem, bądź przygotowane ramki z węzą. Mam pewien projekt w głowie, temat modułowy, nakładany. Wchodzi około chyba tam 20-25 ramek na jedną sekcję. Można piętrować, można zestawiać obok siebie, można zrobić to z odpadów typowych deseczek paletowych. Może bylibyście zainteresowani takim tematem? No i trzeci temat, który teraz też u nas jest jakby na topie, to jest budowa stojaków metalowych pod ule. Wielkopolskie, robimy stojaki 4, 6, 8, tak w zależności jaką mamy potrzebę i jaki materiał. Dodam tylko, że materiał też pozyskujemy z reguły z odzysku, czyli rozcinamy jakieś elementy i z tego robimy stojak. Pokażę Wam, jak wygląda stojak stalowy zespowany. Myślę, że całą drogę po kolei od pozyskania materiału bądź zakupienia, jeżeli będzie potrzeba, do wykonania już gotowego, pomalowanego stojaka. Dodam tylko, że stojak 6 i 8 ulowy posiada nóżki regulowane 6 sztuk, przykręcane na śrubę, które można poziomować. Czyli cały stojak można ładnie wypoziomować do gruntu. Nieważne jaką mamy powierzchnię, czyli tam trawy, nie trawy, jakieś doły, nie doły. Mamy nóżki około długości 1 metra, które możemy sobie elegancko wyregulować, od poziomicy ustawić stojak i na tym dopiero ustawiać ule. Ten stojak jest też przygotowany do transportu, także można go, no w naszym przypadku tak jest zrobione, bo my mamy na przyczepie HDS-a. I tym HDS-em łapiemy taki stojak z 6 bądź 8 ulami, podnosimy go do góry na HDS-ie i stawiamy na złożonych nóżkach na przyczepie. Pokażę Wam wszystko, jak to wygląda, jak takie coś sobie samemu zrobić. Tak naprawdę jeden stojak na 8 uli wykonujemy w jeden dzień, razem z malowaniem. Także na spokojnie, jedna osoba z rozcięciem materiału i z ustawieniem.